Witam Państwa na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy. Ja nazywam się Mikołaj Dowieka, a dzisiaj moim i Państwa gościem będzie senator Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej, pani Jadwiga Rotnicka. Witam Panią senator bardzo serdecznie, po raz pierwszy na naszym kanale. Tak, po raz pierwszy witam również wszystkich, chociaż jest nas niewielu, ale za to dyskusja na pewno będzie ciekawa. Dziękujemy bardzo. Witam również przedstawicieli młodzieży, pana Adama Goleńskiego z Klubu Młodych dla Polski. Dzień dobry, pani senator. Cześć wszystkim. Panią Dorotę Dominików z Młodych Razem. Witam panią senator, przedstawicieli młodzieżówek oraz oglądających. Pana Tymona Rejdę z Młodych Mogą. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam panią senator. Oraz pana Macieja Gierczaka z MDW. Witam wszystkich, witam panią senator, witam widzów. Pani senator, pierwsze pytanie będzie ode mnie i będzie dotyczyć ono ściśle Platformy Obywatelskiej, bowiem w ostatnich dniach z Platformy zostali wyrzuceni Ireneusz Raś oraz Paweł Zalewski, obaj posłowie Rzeczypospolitej, a dzisiaj odejście z Platformy ogłosiła europosłanka Róża Thun. Co pani sądzi o tych zmianach personalnych i czy Platforma zmierza w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę również jej ostatnie sondaże, w których nie jest notowana, co najmniej tak można powiedzieć, że nie jest notowana najwyżej w historii? To są w tej chwili gorące chwile dla Platformy Obywatelskiej, a właściwie też dla całej koalicji opozycyjnej względem partii rządzącej. Przykre jest to, że nie toczyła się dyskusja w obrębie samej partii, tylko na zasadzie pewnej grupy niezadowolonej bądź nie w pełni zidentyfikowanej trafił do publikatorów list grupy posłów, także senatów, niezadowolonych z działalności partii. Muszę przyznać z przykrością, że ja nie znałam tego listu, zanim on się pokazał w prasie. Nie uczestniczyłam, nie jestem też Chyba są pewne problemy techniczne ze strony pani senator. Miejmy nadzieję, że niedługo połączenie internetowe będzie wznowione, bo na razie nic absolutnie nie słychać. Tak, jednak na razie połączenie internetowe nie zostało wznowione, tak więc będziemy zmuszeni chwilkę na odpowiedź pani senator poczekać, ewentualnie zawsze można trochę pokooperować z czatem, ale miejmy nadzieję, że nie będzie to trwało jakoś długo, ponieważ chcemy po prostu przeprowadzić odcinek. Na razie pani senator nie widzę. Mówię, ewentualnie można zadać jakieś pytania z czatu do dowolnego uczestnika albo do mnie jako taki mały przerywnik naszej dzisiejszej debaty. Chyba, że ktoś z młodzieżówek ma coś ciekawego do powiedzenia, choć nie wiem, na razie nie widzę chętnych, że tak powiem. Czat również na razie, o, jak wam mija dzień? To jest bardzo ważne pytanie, to jest pytanie o nasze samopoczucie, tak? Więc myślę, że możemy zacząć na przykład od odpowiedzi pani Doroty z Młodych Razem. Bardzo proszę. Dziękuję za pytanie, dzień mi mija cudownie. Cieszę się, że mogę porozmawiać. Mam nadzieję, że będę miała okazję zadać pytanie pani senator. Również mamy taką nadzieję, a teraz głos może zabrać
pan Adam Goleński, choć widzę, że pani senator połączyła się z nami po raz kolejny. Tak więc witamy ponownie panią senator i oddajemy głos. Zapamiętałam pytanie, które pan postawił, co się dzieje w tej platformie. W każdym bądź razie konieczna jest dyskusja na temat priorytetów w naszym działaniu, dlatego że wszystkie rankingi pokazują, że platforma bardzo traci, jeżeli chodzi o swoje dotychczasowe przywództwo, nawet po stronie opozycyjnej, bo ruch Szymona Hołowni nas dogania, a właściwie nas przegania. Także no, będziemy musieli na ten temat trochę porozmawiać, ale to jest sprawa, która jest stricte partyjna. Dlaczego część osób została jak gdyby usunięta? Ja myślę, że główną osią sporu, jeżeli chodzi o linię ideową Platformy, są sprawy światopoglądowe. Dotychczas Platforma Obywatelska była formacją, w której występowali zarówno, nazwijmy to, chrześcijańscy demokraci, liberałowie, nawet częściowo ludzie związani swego czasu z lewicą. W tej chwili ten światopoglądowy spór się poszerzył i on rzutuje w znacznym stopniu na układ sił w naszej formacji. Myślę, że to jest jeden z podstawowych tematów, który trzeba będzie poruszyć, tym bardziej, że znaczną część członków Platformy Obywatelskiej stanowią kobiety i ich usytuowanie w przestrzeni politycznej i funkcjonowania w społeczeństwie z punktu widzenia niektórych poglądów członków Platformy jest niedopuszczalne. Dlatego ja myślę, że to będzie główna oś sporu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękuję bardzo. I jako pierwszy z przedstawicieli młodzieży pytanie zada pan Maciej Gierczak z MDW. Bardzo proszę. No to tak. Działania rządu w Polsce po 1989 roku doprowadziły do stworzenia i napędzania jednej wielkiej piramidy finansowej, jaką jest system emerytalny. System ten przy obecnych założeniach demograficznych nie ma prawa bytu nawet. I moje pytanie to, jakie widzi pani rozwiązania dla usprawnienia tego systemu i czy jest pani za stopniowym przechodzeniem na dobrowolny system ubezpieczeń społecznych? Dziękuję. Problem jest bardzo istotny, tym bardziej, że społeczeństwo nasze się starzeje, a przyrost naturalny jest mniejszy niż oczekiwany by było, mimo powiedzmy dotacji finansowej, na przykład w postaci 500+. Platforma swego czasu podjęła powiedzmy decyzję o wydłużeniu wieku emerytalnego, czyli przechodzenia na emeryturę i uważam to za bardzo dobry kierunek działań, bo w tej chwili wszystkie polityczne zamysły zmierzają do tego, iżby ten okres czynny zawodowo coraz bardziej obniżać. Nie, stoją za tym różne przesłanki, ale moim zdaniem jest to kierunek niedobry. Długoletnia praca powinna być premiowana, a nie odsuwanie ludzi bardzo wcześnie na emeryturę. Nawet jeżeli tego pragną, bo każdy, no może nie każdy, ale większość osób chciałaby odpoczywać, a mieć pieniądze. Niestety, w myśl przysłowia polskiego, bez pracy nie ma kołaczy. Właściwie powinniśmy pracować dłużej, tym bardziej, że społeczeństwo jest, umieralność powiedzmy jest coraz mniej, coraz wyżej przesuwa się wiek, średni wiek do życia i przeżycia. Także ja uważam jako jedną z podstawowych spraw wydłużenie możliwości dłuższej pracy. To jest niepopularne w wielu, powiedzmy, środowiskach. Niemniej ja na takim stanowisku stoję. Jeżeli mnie ktoś zapyta, uważam, że powinniśmy pracować dłużej. Tym bardziej, że takie uzasadnianie, że w naszym społeczeństwie jest bardzo niskie bezrobocie, jest nieprawdą, dlatego że odnosi się ono tylko do osób zarejestrowanych jako niepracujące, natomiast nie do tych, które naprawdę tej pracy by szukały. Więc ja uważam, że
jest więcej bezrobotnych niż o tym się mówi. Natomiast teraz w tym Nowym Ładzie, który został ogłoszony, bardzo nieciekawie też wygląda sprawa emerytur i finansowania w ogóle ludzi starszych. To by trzeba o tym jeszcze porozmawiać więcej. W każdym bądź razie wygląda to w takim prostym języku mówiąc tak, że ci, którzy nieco więcej zarabiają, będą finansować tych, którzy nieco mniej zarabiają albo dużo mniej zarabiają. Takie krótkie spostrzeżenie. Nie wiem. Pewno nie zadowoliłam pana tej odpowiedzi, ponieważ o finansach można mówić dużo, można mówić powiedzmy przyjaźnie albo mówić nieprzyjaźnie, także proszę mi wybaczyć, że więcej nie dodam. Dziękuję bardzo i jako kolejne pytanie zada pan Adam Goleński z Klubu Młodych dla Polski, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, dzień dobry pani senator, ja tylko taki wątek powrócę do pani, że no uważam, że kiedy Platforma dawała tak zabierała tym, którzy mniej zabierali, a dawała tym, którzy więcej zarabiali, no to było okej, ale dzisiaj, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zabiera tym, którzy najwięcej zarabiają i daje tym, może nie zabiera, a daje tym, którzy mniej zabierają, no to już jest źle. No, moim zdaniem jest dobrze i tak powinno być. Jednak wracając do pytania, w ostatnich dniach uwaga polityki młodzieżowej była skierowana na polski Senat. W komisjach senackich odbywała się debata na temat ustawy wspierającej, wzmacniającej młodzieżowe rady. Kilka dni temu odbyło się głosowanie w Senacie i pani zagłosowała przeciw. To była ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I trzeba było przegłosować wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jednak te poprawki były zbędne i niepotrzebne, co by tylko wydłużyło pewien okres wejścia ustawy w te życie, a gdzie młodzież potrzebowała natychmiast tej ustawy, ponieważ kiedy ta ustawa była przedłużona i te poprawki miałyby wejść, to niektóre młodzieżowe rady tak naprawdę nie miałyby możliwości, aby ta ustawa ich obejmowała. Dlatego pytanie, dlaczego taka była decyzja pani senator, czym to było spowodowane, jakie były tego powody, a jeżeli poprawki były potrzebne, to proszę powiedzieć, co one konkretnie zmieniały. Bardzo dziękuję. Proszę mi wybaczyć, że szczegółowo nie będę mogła odpowiedzieć, bo jestem zwolennikiem funkcjonowania młodzieżowych rad zarówno na poziomie, powiedzmy, miejskim, gminnym, tam gdzie one, wojewódzkim, tam gdzie one się tworzą. Było kilka poprawek, które miały doprowadzić do lepszego funkcjonowania. Powiem szczerze i tu się przyznaję zupełnie szczerze, że takie było ustalenie grupy senatorów, iżby tę ustawę bez poprawek odrzucić, a poprawki miały być przegłosowane. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo za bardzo szybką odpowiedź, ale mamy jeszcze ad vocem od pana Adama Golińskiego. Bardzo proszę. Chciałam dodać, przeprosić za taką moją odpowiedź. To jest odpowiedź szczera, dlatego że nad poszczególnymi ustawami pracuje się w komisjach, w mniejszych grupach i osoba prowadząca daną ustawę rekomenduje jej przyjęcie. Nie było wielkich zastrzeżeń do tego, iżby przyjmować ustawę bez poprawek. Chcieliśmy te poprawki wprowadzić i osoby, które tą ustawę prowadziły, uważały, że to będzie słuszne. Taka jest prawda. Dziękuję. Tak, również ad vocem tutaj zgłaszam, bo chciałbym powiedzieć, że te poprawki, jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że te poprawki były zbędne, ponieważ one nic nie zmieniały w tej ustawie, a tylko takie poprawki stylistyczne, które poprawiały niektóre słowa. Dlatego przedłużanie i wydłużanie okresu oczekiwania na tę ustawę tak naprawdę mogło doprowadzić do tego, że młodzieżowe rady mogą nie obejmować ta ustawa i to mogło spowodować to, że działanie młodzieży nie mogło być brane na serio przez samorządy. Dlatego również tutaj chciałbym powiedzieć, że te poprawki zgłaszała tak naprawdę młodzieżówka Platformy Obywatelskiej, która chciała, aby ta ustawa była wydłużona. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I jako kolejne pytanie zada pani Dorota Dominików z Młodych Razem. Bardzo proszę. Dziękuję.
No już pani senator wspomniała o Nowym Ładzie, który Platforma Obywatelska na Twitterze przynajmniej bardzo chętnie nazywa Nowy Wał. Stąd moje pytanie, czy Platforma Obywatelska ma zamiar rozmawiać z PiS-em na ten temat, wprowadzać swoje poprawki, propozycje na temat tej ustawy, czy jednak będzie zajmować się tylko rozprzestrzenianiem hasztagu? Oczywiście będzie musiała rozmawiać i te poprawki powinny być przygotowane, dlatego że większość osób, większość parlamentarzystów ten Polski Zielony Ład uważa nie tyle za strategiczne działania w obrębie, nazwijmy to, tego Zielonego Ładu, czyli środowiska, energetyki i powiedzmy ochrony bioróżnorodności, surowców, odpadów i tak dalej, za stricte taki program wyborczy partii obecnie rządzącej. W tym Zielonym Ładzie możemy zauważyć, że wszędzie tam, gdzie Unia Europejska wymaga od krajów członkowskich pewnego zaciśnięcia pasa, czy po prostu zgody na pewne niewygody, to Polska stawia zawsze takie, no, powiedzmy, może nie tyle przeszkody, ale nie wyraża zgody. Ja myślę jednak, że ten Zielony Ład będzie poprawiony, zwłaszcza w temacie dotyczącym spraw kopalnictwa węgla brunatnego, bo trzeba przyjąć, że nie tyle energetyka i bezpieczeństwo energetyczne jest ważne, co życie i zdrowie Polaków. Będziemy także pracować i to była jedna z ostatnich ustaw przyjęta przez Senat nad rozwojem tej energetyki wiatrowej na morzach i także poprawa istniejącej dotychczas ustawy regulującej lokalizację ferm wiatrowych czy wiatraków pojedynczych na obszarach lądowych. Także będziemy jednak wnosili poprawki do tego Zielonego Ładu. Bowiem Zielony Ład jest w tej chwili tylko pewnym, że tak powiem, materiałem, który mówi, czego oczekujemy, ale iżby dojść do efektów, muszą być przyjęte określone ustawy. Dziękuję bardzo. I ad vocem zgłosiła pani Dorota Dominików. Bardzo proszę. Tak, wspomniała pani o tym, że Nowy Ład jest w jakiś sposób programem wyborczym PiS-u, na zasadzie ma zachęcić ludzi do głosowania na PiS oraz o tym, że należy cenić zdrowie Polek i Polaków. W Nowym Ładzie, Nowy Ład ma zwiększyć PKB, czyli nakłady na ochronę zdrowia oraz refundować szczepionki na wirusa HPV, które odpowiada za powstawanie w większości, za powstawanie raka szyjki macicy, którego co roku... Sporo kobiet, tak. Tak, stąd pytanie, czy w jaki sposób jest to są powiązane? Czemu zdrowie Polaków jest powiązane z programem wyborczym PiS, poza tym, że nikt, kto umarł na przykład na nowotwór, nie zagłosuje na PiS? Jakie są inne powiązania? Jakie są inne powiązania? To znaczy się, każda rzecz, którą możemy tutaj podjąć, czy to kwestia czystego powietrza, czy to pieniądze na badania jakiekolwiek, mają znaczenie, bo w Zielonym Ładzie możemy powiedzieć tak. Jeżeli damy, czy przeznaczymy pieniądze na rekultywację obszarów bardzo mocno zniszczonych, na rekultywację i na obszarów, gdzie jest zanieczyszczone powietrze, gdzie są zanieczyszczone wody, gdzie nie chroni się ujęć wodnych, to po prostu te pieniądze włożone w poprawę środowiska naturalnego zaowocują też poprawą zdrowia człowieka. Dlatego, że zanieczyszczenie powietrza to są choroby płuc, zanieczyszczenie wody to jest w ogóle, powiedzmy, choroby epidemiczne. Zresztą w tej chwili mówi się także o przejściu na inną technologię oceny jakości wody.
Także w ten sposób widzę połączenie Zielonego Ładu ze zdrowiem Polek i Polaków. Jak to teraz się ciągle mówi Polki i Polacy, a nie mówi się na przykład obywatele czy społeczeństwo, bo to też jest nowy język, który chce się na siłę wprowadzić do dyskursu politycznego. Także pieniądze, które mają być przeznaczone na odbudowę też gospodarki po COVID-zie, tak? Dziękuję bardzo. I jako ostatni w pierwszej turze pytanie zada pan Tymon Rejda z Młodych Mogą. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. Moje pytanie będzie dotyczyć kwestii wolności słowa. Mówi się powszechnie, że jest ona uważana jako jeden z czynników demokracji. W Polsce natomiast moim zdaniem istnieje prawo dość mocno karające, na przykład tak zwane zniesławienie, które jest sklasyfikowane jako przestępstwo. Istnieje coś takiego również jak tak zwana obraza uczuć religijnych, która również w świetle polskiego prawa jest przestępstwem i grozi za to nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Pojawia się więc pytanie, czy za słowa powinno się iść do więzienia? I gdzie jest granica, której nie wolno nam jako obywatelom przekroczyć? Niektórzy na przykład zwracają uwagę na fakt, że prawdziwa wolność słowa nie powinna mieć zupełnie granic i propagowanie ustrojów totalitarnych nie powinno być karane. Jakie pani ma na ten temat zdanie i czy uważa pani, że obecne przepisy w Polsce są właściwe, czy na przykład zliberalizowałaby pani tę kwestię, na przykład znosząc przepis o obrazie uczuć religijnych? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie jest trudne, bo każdy ma jakąś wrażliwość osobistą, której nie przekracza, albo której by nigdy nie przekroczył. Ja uważam, że wolność słowa też musi mieć swoje granice, tylko nie może w takim wymiarze jak w tej chwili, bo jest to wymiar zbyt ostry. Jeżeli chodzi o wolność, powiedzmy o obrazę uczuć religijnych, to w tej chwili, w moim odczuciu oczywiście, jest to rzecz przesadzona, a powiedzmy zachowania w tej materii wynikają głównie z jakiegoś niezrozumienia tego, co jest poprawne, a tego, co może kogoś bardzo zaboleć. Dlatego, że obraza uczuć religijnych. Mogę podać przykład. Czy kolory tęczy na obrazie, no nie wiem, Matki Boskiej obrażają uczucia religijne? Nie, nie. Dlatego, że te kolory tęczy, a samą tęczę Pan Bóg podarował Noemu po potopie, na pocieszenie. Tak? Więc to jest kwestia, jak my do tego wszystkiego podchodzimy, jakich słów używamy. Czy używamy słów godzących w imię człowieka, w imię kobiety? Bardzo różnie to jest. Uważam, że z drugiej strony mówienie wszystkiego, tak jak w ustroju totalitarnym, że powinno się dopuszczać wszelkie wypowiedzi, jest też niedopuszczalna. Tutaj trzeba umieć wyważyć między tymi słowami. Ja nie wiem, bo nie jestem prawnikiem, nie mam takiego doświadczenia, na ile prawo nasze uznaje tę wolność słowa, jak daleko jest dopuszczona wolność, swoboda wypowiedzi i w którym momencie ona się kończy. Jak jest dokładnie zapisana? Proszę mi wybaczyć. Tego akurat nie wiem, bo bym musiała zajrzeć do przepisów na tych szczegółowych. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękuję bardzo. I drugą turę pytań zaczynamy od pytania pani Doroty Dominików z Młodych Razem. Bardzo proszę. Dziękuję. Teraz może temat, który jest pani bliższy, czyli ochrona środowiska, ponieważ pracowała pani naukowo na ten temat, szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę wodną. Stąd moje pytanie, co Platforma Obywatelska w ostatnim, powiedzmy, roku czy w ostatnich latach zrobiła na rzecz ochrony środowiska? Jakie ustawy złożyła, czy projekty ustaw, a może prowadzili jakieś inne działania, o których ja po prostu nie wiem? To znaczy, Platforma nie wprowadzała nowych ustaw w ostatnim roku dotyczących stricte ochrony środowiska, natomiast pracowaliśmy nad ustawami, które
wpływały do nas ze strony rządowej, czy nawet którego no, autorami byli posłowie. Była ustawa, która mówiła o dopuszczeniu organizacji społecznych, ekologicznych do opiniowania ustaw i zabierania głosu w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z inwestycjami oddziałującymi w znacznym stopniu na środowisko. To była bardzo burzliwa dyskusja, ponieważ strona rządowa nie bardzo chciała się zgodzić na to, iżby samorządy, grupy ekologiczne i inne właściwie miały dostęp do materiałów, ponieważ uważają, że to bardzo wydłuża proces inwestycyjny. Oczywiście udało nam się pewne poprawki wprowadzić i została ta ustawa poprawiona. Jedno kolejne przedsięwzięcie to takie, które dotyczyło badań i finansowania badań dotyczących ochrony jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Chodzi o tereny jezior Powickich i powiedzmy tam Niedzięgiel i innych, które występują w strefie Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. I w tej chwili po zaniechaniu, czyli po wygaszeniu pewnych odkrywek, obserwujemy, że poziom wód w jeziorach gnieźnieńskich, po jeziorze Gnieźnieńskiego obniżył się około kilku metrów, nawet 3 do 5 w zależności od tego. I istnieje cały program, który będzie realizowany do przywrócenia walorów tych naturalnych po jeziorze Gnieźnieńskiego. Nad tym pracował Senat, to również finansuje badania marszałek naszego województwa, pracuje nad tym grono profesorów z uniwersytetu, między innymi profesor Przybyłek. A druga sprawa, jeżeli chodzi o druga sprawa, która dotyczy zagadnień wodnych, to jest okolica, właściwie nie okolica, tuż za Poznaniem, cała strefa aglomeracji poznańskiej, która korzysta z ujęcia wody na terenie gminy Mosina. I tutaj toczymy nie tylko w obrębie, powiedzmy, Platformy Poznańskiej, ale także na forum parlamentu boje dotyczące pewnych unormowań, które będą tę strefę chroniły przed silnym zabudowaniem, przed lokalizacją różnego rodzaju zorganizowanej hodowli zwierząt, czy to futerkowych, czy to zwierząt gospodarskich, i także powiedzmy ochronę przed przekwalifikowaniem gruntów leśnych na inne grunty, czy gruntów rolnych też na inny sposób użytkowania. To są te zagadnienia, które ostatnio stawały bardzo szeroko na forum naszej komisji i tutaj Platformy Lokalnej. To są te ostatnie nowe rzeczy. Dziękuję bardzo. I ad vocem zgłosiła pani Dorota Dobinników. Bardzo proszę. Na początku swojej wypowiedzi wspomniała pani o poprawkach, tylko nie powiedziała pani, jakie to poprawki wyniosła w tej burzliwej dyskusji Platforma. Stąd czy mogłaby pani rozwinąć trochę ten temat? Nie rozwinę, bo tych poprawek w tej chwili tak nie pamiętam, bo to są poprawki tego typu na przykład. W paragrafie 4, punkt 2, wykreśla się słowa od A do Z tam powiedzmy i wprowadza się inne, które mają wymiar potem taki znaczący, że jeżeli jest sytuacja, w której ma być konsultacja społeczna, to każdy obywatel, każda instytucja, każda grupa osób ma prawo wglądu i ma prawo opinii, uzyskania odpowiedzi od tego materiału. I do tego zmierzaliśmy i to zostało wprowadzone. Czyli nie odrzucamy głosu społeczeństwa w sytuacjach, kiedy zmieniamy
środowisko, kiedy chcemy coś zrobić, co nie wszystkim oczywiście pasuje. A chodzi głównie o to, żeby nie było, żeby zasoby nie były przeeksploatowane, żeby wody nie były zanieczyszczone, żeby nie wyciąć lasu i tym podobne. Tak można byłoby powiedzieć, na przykład, jeżeli weźmiemy całą inwestycję dotyczącą przekopu Mierzei Wiślanej. O co tam właściwie chodzi? Przecież ta droga wodna do niczego nie będzie prowadziła. Tam nie będzie nawet dojścia do portu w Elblągu. To będzie tylko przekopana Mierzeja i będzie prosty kanał. Tam nie wejdzie żaden, powiedzmy, statek morski o dużej wyporności. Czyli to jest pewien rodzaj wielkiej inwestycji, którą koniecznie chcemy zrobić, żebyśmy byli zadowoleni. Efektem tego może być to, że po obu brzegach tegoż przekopu powstanie 4 czy 5 hoteli wypoczynkowych i mariny dla jachtów. Ja na to tak patrzę. Więc dopuszczenie społeczeństwa do głosu i nawet dużego oporu ma znaczenie i to udało nam się w tej ustawie zachować. Dziękuję bardzo i jako kolejne pytanie zda pan Maciej Gierczak z MTW, bardzo proszę. No to ja chciałbym zapytać, jakie pani ma zdanie na temat podwyższania podatków podczas kryzysu, w czasie gdy ludzie masowo tracą pracę, przedsiębiorstwa bankrutują i co pani o tym uważa i czy popiera pani takie rozwiązanie? Powiem krótko, nie popieram, dlatego że to jest błąd systemowy, jeżeli... A wiemy przecież, że ludzie na samozatrudnieniu, że jednoosobowe firmy prywatne bardzo dużo straciły w okresie pandemii i wychodzenie teraz z podwyższeniem podatków nie jest drogą dobrą, jest albo nie jest drogą przemyślaną. Tak trzeba powiedzieć, bo właściwie pandemia obciąża portfele Polaków prawie o 50 kilka procent. Pożyczki i tak dalej. Nie wiem, jak to ma wyglądać. W każdym bądź razie tutaj dużo się teraz mówi o tej składce nie emerytalnej, tylko składce zdrowotnej. Mówi się o tym, jak będą wyglądały ubytki u osób, które są na samozatrudnieniu. Trudno powiedzieć. Konkluzja jest taka. Uważam to za błąd. Nie powinny podatki być w tym momencie podwyższane. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pana Adama Golińskiego z Klubu Młodych dla Polski. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Tak jeszcze szybko nawrócę, że dla mnie Matka Boska w 6 kolorach tęczy, a to znak jest LGBT, jest dla mnie obrazą. Jednak pójdę do pytania. Dzisiaj mija 13 dzień 36-wyrazowej ustawy. Mam ją przed sobą, to jest właśnie ta ustawa. Pytanie dla pani senator. Dlaczego ustawa o ratyfikacji nie jest jeszcze głosowana na Senacie i dlaczego Senat tak naprawdę nie chce jej teraz przyjąć, kiedy ona jest bardzo istotna? Apeluje o to m.in. Związek Samorządów Polskich i m.in. też Ministerstwo Funduszy otrzymuje sygnał z innych krajów. Dlaczego ten proces jest przedłużany? Nie rozumiem jakiegoś takiego oburzenia. W każdym bądź razie ratyfikacja, czy jakakolwiek ustawa, która przychodzi do Senatu, ma czas 30 dni na jej podjęcie. Przyjęcie, odrzucenie i tak dalej. Za czasów rządu PiS tak się złożyło, że te wszystkie reguły były po prostu łamane. Senat musi mieć czas na przeanalizowanie wszystkiego, co wynika z każdej ustawy, także z tej ratyfikacyjnej, bowiem jest spór między prawnikami, czy do tej ustawy można wprowadzić coś w rodzaju preambuły, czy nie można tego wprowadzić. Część prawników mówi, że można, bo jest to tylko takie wprowadzenie. Część mówi, że nie można. Ale ta ustawa, muszę pana uspokoić, ta ustawa 27 maja najprawdopodobniej będzie w Senacie głosowana, bowiem 27 maj jest ostatnim dniem
posiedzenia senackiego, które zostało przerwane. Dziękuję bardzo i przechodzimy do ostatniego pytania naszej dzisiejszej debaty od pana Tymona Rejdy z Młodych Mową. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. Ja bym chciał jeszcze raz wrócić do kwestii tak zwanego Nowego Ładu, nazwanego przez prezesa Kaczyńskiego Polskim Ładem, który został ogłoszony w zeszłą sobotę przez Zjednoczoną Prawicę. No ja przypuszczam, że Koalicja Obywatelska raczej sprzeciwia się tym pomysłom, które padły dwa dni temu. Natomiast chciałbym się od pani senator dowiedzieć, co konkretnie jest takiego złego albo co konkretnie jest takiego dobrego w tych pomysłach. Czy jako Koalicja Obywatelska całkowicie odrzucilibyście państwo te idee, czy jednak są pewne aspekty, pewne pomysły, które byście państwo poparli, gdy będzie to wszystko procedowane w Sejmie za jakiś czas. Po prostu chciałbym wiedzieć, co konkretnie jest na tak, co na nie. Na przykład, czy kwota wolna od podatku, która będzie według tych projektów miała być podwyższona, czy jest to według pani rozsądny postulat. I generalnie chciałbym, żeby jeszcze pani doprecyzowała swoje zdanie w tej kwestii. Dziękuję. Szalenie mnie ciśniecie w kwestiach finansowych, mimo że jestem kobietą i gospodarkę domową prowadzę, ale to tylko taki żart. Otóż każda rzecz ma, ja mówię, każdy kij ma dwa końce i tutaj też są sprawy. Z jednej strony obniżenie, podwyższenie kwoty wolnej od podatku może cieszyć, no bo każdy chce mieć więcej pieniążków w kieszeni. Natomiast jeżeli globalnie popatrzymy, to teraz pytanie, kto na tym traci, a kto na tym zyska? Jeżeli mówimy, że kwota wolna od podatku będzie zwiększona, to znaczy się, że część pieniędzy pozostanie, ale z drugiej strony, otóż to państwo i ten program odbierze nam te kwoty poprzez zwiększoną składkę zdrowotną, której nie będzie można odliczyć od podatku i jeszcze przez inne elementy, z którymi będę musiała się dokładnie zapoznać, żeby móc nad tym Nowym Ładem czy Polskim Ładem pracować. Tutaj nawet finansiści pokazują różne pułapki, które mówią, że hola hola, nie ma rzeczy takich, że pieniądze się rodzą skądś tam. Tak? Tylko jeżeli jednemu dołożymy, to drugiemu musimy zabrać. Co jest niebezpieczne, bo to chyba jest też w tym ładzie, że mają być pokryte koszty na przykład dla samorządów, utratę z podatku z PIT-u, tak? Z podatku tego. Czyli jeżeli z tego będą pokryte, to samorządy nie dostaną części tych pieniędzy, które normalnie z podatku PIT-owskiego od pracowników mają. Dziękuję bardzo za odpowiedź pani senator i tym wątkiem, tą wypowiedzią kończymy dzisiejszy odcinek Młodzież versus Politycy. Bardzo dziękuję naszym widzom za spędzenie z nami tych prawie 40 minut. Pani senator za wizytę na naszym kanale, mam nadzieję, że nie ostatnią, a także przedstawicielom młodzieży za pytania. Zapraszam wszystkich na kolejne programy, które odbędą się na naszym kanale w tym tygodniu. Możliwe, że będziemy mieli jeszcze dla was jedną niespodziankę, ale musi się to jeszcze, że tak powiem, potwierdzić w najbliższych godzinach. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. Ja też państwu dziękuję. Nie spodziewałam się tak głębokich pytań, tak bardzo przemyślanych, przyznaję szczerze, dlatego że każdy z was, pan, pani, tak, mogliście się przygotować do pytań. My mamy oczywiście tych spraw dziesiątki na głowie. Oprócz ładu jeszcze inne zadania też kontrowersyjne. Także jeśli nie zadowoliłam wszystkich, a na pewno nie zadowoliłam, to sorry, przepraszam. Nie mogę się równać tutaj z panem profesorem Balcerowiczem, który też wiem, że się z wami spotkał i pewno inne osoby, które mają więcej do powiedzenia w materii ekonomicznej niż ja. Moją działką jest środowisko, moją działką jest samorząd. We wszystkim nie muszę się tak samo dobrze znać, ale zrozumcie mnie, że będę się starała. Także gdybyście państwo mieli pytania do mnie, jestem otwarta, można napisać, można zapytać i można także zgłosić propozycje jakichś poprawek do określonej ustawy, czy nawet zagadnień, które będą przedmiotem pracy parlamentarnej, głównie senackiej.
Także dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Zgadzamy się, że każdy ma swoje poglądy, prawda? Pan ma swoje, ja. Czy pan naprawdę czułby się urażony tą cęczą? Czy pan się czuje urażony? To chyba pytanie do pana Adama mi się wydaje. Proszę? To pytanie było do pana Adama, czy do kogo konkretnie skierowane w związku... Do pana Adama Goleńskiego, który, ja podawałam tutaj przykład tej tęczy na obrazie Matki Boskiej i pan powiedział, że pana uczucia religijne obraża, tak? Czy czuje się pan tak jakoś nieswojo w tej materii, tak? Znaczy, pani senator, jeżeli Matka Boska jest otoczona nie siedmiotęczową, a sześcioma kolorami, czyli znak LGBT, no to dla mnie jest to urażające. Akurat to możemy mieć różne poglądy, ale akurat ja nie chciałbym widzieć Matki Bożej w sześciu kolorach, które oznaczają tak naprawdę LGBT. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Więc zaspokoiliśmy ciekawość pani senator. No i teraz już myślę, że możemy skończyć naszą dzisiejszą debatę. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.